działa? Halo? Czy mnie słyszycie? Dobra. Dobrze, to ja będę tak mówić. Słyszałem, że można tak trzymać, albo jak się pije, tak? Także ja będę jakbym pił. Dobrze, na ten moment trochę mi Maciej popsuł, bo myślałem, że o 19 zacznijmy bajkę. Jest 19 z minutami, to mamy drugą bajkę. A ja dzisiaj wam opowiem o niebezpiecznej drukarce 3D. A nie tyle może o niebezpiecznej drukarce, co o problemach, jakie są. Aha, dobra, żebym jeszcze tylko zmieniał się. Okej. Biały ekran, to może nie jest najlepszy. Jak myślicie, od czego zaczyna się niebezpieczna bajka, albo niebezpieczne firmy, albo disaster movie, tak jak tu jest napisane? No tutaj jak pamiętacie w każdych takich latach 80., 90., że zawsze był jakiś taki naukowy, z którego nikt nie słuchał i nagle jeps, przepraszam, poszło coś nie tak. I wszyscy mają problem. No to w naszym przypadku będzie tak samo i będziemy mieli hack, czyli będziemy coś chcieli zhakować albo wiedzieć o jakimś niepowodzeniu albo jakimś problemie. No i co może doprowadzić ten człowiek? No on nazywa się haker, tak? Kto jest hakerem w tej sali? Może ręka w górę. Są hakerzy? Biohakerzy? Okej, no to coś jest, dobra. No to zobaczcie, to też może być problem, tak? Jak pytacie wizarda, żeby wam wizard coś obsłużył, no to nie jest ChatGPT, to jest po prostu wizard. Okej, no to kolejny biały screen. I co? Myślicie, że tylko ja mam taki pomysł? No nie, inne firmy też, tak? I teraz tak, jak uczyć ludzi o bezpieczeństwie na podstawie bajek Hansa Christiana Andersena? Da się? Da się, Kasperski. Albo może być na podstawie świąt, tak? To zobaczcie, generalnie temat nie jest żaden nowy, żaden stary. I co jest najważniejsze w tej bajce? To jest to, że zawsze będzie zła osoba i dobra osoba. No i mamy jakiś cel, tak? A ja jestem taką osobą, że zawsze pytam czata GPT, a co ty na to? Daj swoją sugestię. Daj mi, pokaż mi, jak uczyć na temat bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, korzystając ze starych bajek. I jeps, dostałem czerwonego kapturka. No, to tak by to wyglądało jak ChatGPT. Jeszcze przez 10 slajdów będzie na temat nie drukarek, po prostu wczuwam was w klimat. Okej. Dobra, czyli tak, ja jestem takim oto człowieczkiem, ja się zawsze latam z kłodą i ludziom, tam jeps na głowę, narzucam tematy, mówię, nie działa, źle zrobiłeś i tak dalej, ale nie od strony inżyniera, to już porzuciłem jakiś czas temu, zajmuję się normami i tam bezpieczeństwem i mam w głowie tylko to, żeby edukować i mówiąc inaczej, uczyć ludzi bezpieczeństwa. To jest takie moje zadanie. Okej, a to jest pewnie coś, kto pamięta, to jest wielki kapitan Planeta i to są takie rzeczy, o których no, na co dzień na pewno znacie, tak? Na pewno znacie, co to jest MFA. Kto nie zna, co to jest MFA? Super, wszyscy wiedzą. Dobra, no to, że nie mamy budżetu w tych zespołach i nikt nie myśli o bezpieczeństwie, to pewnie w waszej pracy, w waszych firmach wszyscy o tym wiedzą, a potem jak coś wybucha, no to ojej, trzeba naprawić. No i dobra, no to jest przykład, prawda, jednego z zagrożeń, no trochę będzie z bajek. Dobra, to jak ktoś pracuje w Blue Teamie, to mnie teraz zażre. To jest taka mantra, niestety, że ludzie myślą, że jak jesteśmy i pracujemy w jakimś obszarze i się szkolimy, no to jesteśmy ekspertami. No niestety nie. Blue Teamowcy mogą tak myśleć, ale trzeba mieć tych ludzi dobrych, tych niedobrych, żeby cały świat zrównoważyć. Jak ktoś pamięta, no to Red Team to są ci źli, hakerzy, pentesterzy, ci niedobrzy, tak? A Blue Team ci dobrzy, co niby zabezpieczają, a równie dobrze rozpieprzają. Bo dlaczego rozpieprzają? Bo źle konfigurują. To też jest ich błąd, ale no mówię, po to i po to są ci ludzie, żeby ten świat zrównoważyć. No a to jak wszyscy już pracujemy jakiś czas w pracy i jesteśmy seniorami, ja tak się już poczuwam trochę, mimo że jeszcze nie mam takich włosów, ale już niedługo. No, bo jak wiadomo, na czym polega praca teraz? Na meetingach. I to pamiętajmy, to też jest ważne. Jeżeli ktoś nie docenia pracy na meetingach, żeby edukować, przedstawiać informacje i żeby ta informacja dotarła do każdego, to wam pokażę, co się wydarzy. Dobra. Kto wie, co to jest tutaj? Tutaj taki wielki slajd. Ktoś ma iPhone'a na sali? Nikt nie ma iPhone'a? A, jeden iPhone? Dobrze. Dobrze. A ktoś wie, co to jest attack chain? Może? Może? Nie? Dobra. To na pewno słyszeliście o tam różnych takich prostych atakach, typu o, ja cię zhakowałem, WordPressa położyłem,
albo ci hasło złamałem, haha, ciężkie jak cholera. No, no to jest złożony atak i jesteśmy na takiej tej grupie embedded. Ja chciałem pokazać, że ten atak wywodzi się z czego? Z hardware'u, z firmware'u i z hardware'u. I to jest tak skomplikowany atak, że po 9 latach ktoś go odkrył. Dlaczego? Bo ktoś zaszył ten taki ciekawy sposób, że tam była jakiś kawałek pamięci w GPU, w tym iPhone'ie, w każdym iPhone'ie i można było w tej pamięci się dostać i ona była nienadzorowana, bo ona była tylko to wykorzystywana do renderowania. No a ktoś to zrobił lepiej, tak? I zobaczcie, ile tych różnych etapów doszło, żeby za pomocą wysłania jednego PDF-a, ktoś powie, ach, PDF-a, no pewnie był zhakowany, zawirusowany. Nie, to był PDF. Ale go tak wyrenderowało dobrze, że żaden wirus Total czy jakieś inne narzędzie nie miało super zdolności i umiejętności wyłapania tego, a iPhone'y kładło i można było no, takiego Pegasusa odpalić sobie tylko za pomocą jednego prostego błędu, ale taka była duża droga. Dobra. Czyli już widzicie, że bajki są takie, że no, można mieć krótką bajkę i się kończy, a można dojść do takiej skomplikowanej i trzeba ją tłumaczyć. Dobra. To w dużej mierze, co ja robię na co dzień. Ja bardzo lubię Spidermana, słuchajcie, tutaj i takie trzy rzeczy, te obszary, czyli security obszar, taki wiadomo, super fajny, bo wszyscy chcą teraz do cyber security, a ja się zajmuję, no, security, compliance and privacy. A, no, to jestem ja. Dobra, i to też byłem ja, znaczy powiem szczerze, ja jestem gdzieś na etapie jody tego takiego nie najmłodszego, tylko tego trzeciego, tak? Bo ja jakieś 9, 12 lat temu porzuciłem drogę inżyniera. Pracowałem w embedded w różnych miejscach, jako tester, jako tam pomoc, a wszystko już robiłem, nawet tam doradzałem i coś tam lutowałem jak trzeba. Ale porzuciłem tą drogę, bo stwierdziłem, że w różnych branżach brakuje takiego wielkiego brata, który pomoże każdemu. No i teraz staram się doskakiwać od działu do działu, od inżyniera do pani sekretarki, do pana prezesa. No i dzięki temu mogę dużo więcej, bo mogę coś powiedzieć i do każdego to trafi. Proszę was tylko, nie bądźcie tym tutaj starym zgredem po 20 latach w IT, bo mam takich kolegów. To jest tylko moja opinia, broń Boże, nie oceniam nikogo. Ale jak ja słyszę na co dzień, panie Andrzeju, 20 lat temu to takich zagrożeń nie było. Ja mówię, wiem, dlatego tu jestem. Więc bądźcie no po prostu otwarci, cały czas się świat zmienia, ChatGPT nas zmienia. Okej, okay. Co to jest cyberbezpieczeństwo? Tak? To jest taki temat, który powinien wam jak najbardziej się kojarzyć z tym, że tam są hakerzy i każdy myśli, o tam tylko kod jest, ja tam nie mogę wejść, nie ma takiej opcji. Tak? I zobaczcie, technologie, procesy, control design, czyli kto z was jest inżynierem, programistą? Okej, okay. A kto z was wie, co to jest security by design? Okej, okay. A robicie to w swoich firmach? No już jest gorzej, ale jest szansa, że ktoś z tego może wyniesie. No, to słuchajcie, no niestety czasy się zmieniły. Ludzi trochę przybyło na ziemi. I tych dzieci, które nazywają się script kiddy, żeby wam rozsadzić system albo hardware, przybywa. Ja też jestem takim dzieciakiem, zaraz wam pokażę dlaczego. No i tutaj macie network, tak, programs, devices, data from cyber attack. To ile tu jest zawodów w tym takim jednym zdaniu, jednej definicji? No jak dla mnie to z 50. Ja mogę wymienić 50 różnych zawodów, żeby obsłużyć tego cyber security. To jest ogromny temat, to jest temat, który będzie rósł i tak jak w IT, w embedded będziemy mieli swoje ścieżki, tak cyber security embedded będziemy mieli swoje ścieżki i już mamy. Ale to nie o tym ta bajka. Dobra, ta bajka, którą ja wam przedstawiam, jeszcze nie tyczy się drukarek, ale miałem taki okres w życiu, że w zeszłym roku niestety przez chwilę straciłem pracę albo mi się umowa skończyła, jak to woli, i kupiłem sobie zmywarkę i zamontowałem sam zmywarkę Boscha. No i wiecie, jak się człowiek, inżynier nudzi i nie ma co robić, no to jak montowałem tą Boscha zmywarkę, to wszystko widziałem, te bebechy. Ja mówię, podepnę się wartem, zobaczymy co poleci. Ale kurczę, poleciało i to dobrze. Mówię, nie wierzę, to lecimy z tematem. No i co?
No co zrobiłem? No jak ja? No na LinkedInie napisałem. No więc słuchajcie, słuchajcie, ja sobie właśnie kupiłem Boscha, mam zmywarkę, no i kurczę, podłączam sobie UART-a, bo są porty. No i dobra. Mam aplikację ich oficjalną, mówię super, trochę Androida kojarzę. Mówię, coś tam poszperałem w internecie, coś tam, mówię wow. To kurwa poleciało i to dobrze, widzę tu jakieś swoje kredki, kredenszale, to się połączyło po API, to gada z tym urządzeniem, ja to mogę hakować. Ja mówię, patrz, narzeczona, zmywarkę mogę otworzyć bez twojej interakcji. Ona mówi, a ja mówię, no dobra, dobra, no to mi się tylko to udało. No a potem oczywiście trochę ją pomęczyłem, potem powiedziałem ok, no i opublikowałem takie coś, kto zauważy, czego nie dodałem, nie wspomniałem o Boschu. Tak? Tylko napisałem Bosch, ale nie dałem tam, nie linkowałem Boscha. Jak myślisz, co się wydarzyło? Nie, jeszcze nikt mnie nie atakował. Nie, nie, nie. No to było moje podejście, taki threat model, czy ja sobie, wiecie, obrałem ten, tam porobiłem, zwalidowałem, czyli taki, wiecie, ja wam mogę powiedzieć tak, dzisiaj wam chcę powiedzieć, jak można każdą firmę rozwalić. I każdy produkt rozwalić, jak robicie to schematycznie. To jest threat modeling, ja się tego nauczyłem przy okazji. I będzie to w prezentacji, ale to taka metoda, którą polecam każdemu. Warto sobie gdzieś to tam wpisać i potem pogooglować. Co się wydarzyło? No wydarzyło się tak, że ta bajka dalej trwa. To nie jest bajka o drukarce 3D. Ale odzywa się typ. Typ imieniem Andreas. Ja mówię, kurczę, Andrzej, to pogadamy sobie. No i wiecie, w czasach, kiedy ja nikomu nie ufam, bo Zero Trust to jest najlepsze narzędzie, jakie znam, on mi pisze i on mi daje adres. Ja mówię, wow, super. Mówię, ktoś się chce podszyć. Jak ktoś nie wie, co to jest, no to trochę tam, że on jest tutaj od Bosch Home Appliance, czyli on jest jakimś tam wielkim człowiekiem od tej grupy produktów. No i patrzę, ty. Pisze do mnie bezpiecznik. Koleś ma wpisane produkt security. Ja mówię, wow, zadziałało. No i tam 4 dni potem, słuchajcie, sobie tam do niego, wiecie, popisałem trochę. Mówię, ty zobacz, Andrzej, jesteś miły, ja ci za darmo sprzedam, co ja tam nagrzebałem. No i przy okazji tam im coś pokazałem. To są rzeczy, które gdzieś kiedyś, słuchajcie, ktoś pokazał. A ja po prostu, wiecie, odkopałem 3 tematy, no to napisane, spaczowaliśmy. Ja mówię, aha, ta, spaczowaliście. No i dalej idę, o, tu przeszłem w bok, o, to idę dalej, okej, tutaj niedobrze, no to idziemy do tyłu, o i znowu do przodu. No i mi się takimi kroczkami udawało, wiecie, pierwszą warstwę bezpieczeństwa, drugą warstwę bezpieczeństwa, aż coś zrobiłem. Dobra, to tyle. A znacie to? To jest moje ulubione po prostu. Jak ktoś mi mówi, budujemy bezpieczne środowisko. Fajna była prezentacja na temat tych samochodów autonomicznych. Tam nawet widziałem Vehicle Security. Mówię, wow, super. Mówię, w którym kwadracie się widzisz? Chciałem tak zapytać, ale już nie chciałem psuć prezentacji. Jak myślicie, w którym kwadracie samochody są budowane? Na produkcji. No, na produkcji, słuchajcie, ja teraz siedzę na fabryce, ja dosłownie jestem takim facetem z fabryki, gdzie no, trochę osób niestety zwolnili, bo automotive, ale tam produkują części. Jak myślicie, który kwadrat jest najważniejszy obecnie, w tych czasach? Który? Magenta, dokładnie, cheap and quick, dokładnie, a dlaczego? No, bo efekt jest super, tak? Dowiozłem, szybko, prezes się cieszy, całej firmy. No ja też, no bo jest skończone, no ale co dalej? No dalej jest tak, że no dokładnie, no czasy są takie, że niestety nikt nie myśli o security. Powiedzcie mi, gdzie tutaj jest w trójkącie security? Ja tylko słyszę too cheap, nie, nigdy nie jest too cheap, tylko jest high quality albo cost, tak? A wszyscy chcą tu, wszyscy chcą time. Nie znam firmy, która chce porządnie. Znaczy, ja chcę porządnie, jak daję do mechanika, do naprawy, to mówię, panie, porządnie pan zrobi, tak? Kupimy te części oryginalne, bo bezpieczeństwo moje się liczy, tak? Okej, okay. No i tu czujecie ten klimat, co nie? Do czego doprowadzam, czyli, że można mieć firmę, można być Boschem, a i dalej robić tak zwane magenta, tak? Czyli robimy to po taniości, bo czas się liczy. Generalnie to tak te firmy typu Bosch, Philips, słuchajcie, od paru miesięcy szukają takich ludzi od cyber security, 5 miesięcy szukają i nie chcą ich chip, albo mają chip pensję, więc
No nie wiem, ale to taki pół żart. Dobra, no i zobaczcie teraz coś, co inżynierowie wiedzą i kochają. Ja mówię, wow, to pokażę. Pokażę wam to, bo nie uwierzę, jak nie powiem. Kto mi znajdzie tu, na tym, o tu. Gdzie tutaj jest security? Albo cyber security? Ktoś jest może testerem, albo z quality pracuje? Kto jest od jakości? O, jak myślisz, gdzie tu jest cyber security albo security? Ja celuję, że między pierwszą tą chmurą, trochę a tym... Trochę wyżej. Okay. A potem na testach. A, na testach. No dobra, no to tej Jenkins ci tam coś zaserwuje, coś tam się wydeployuje, coś tam wyplujemy i to trafia do testów, tak? I na testach wyłapiesz błędy security. Andrzej, masz za wąski slajd, to jest wyżej, a tu na testach to już nie Jenkins, tam jest cały zespół, który nad tym pracuje. A, na planowaniu. Okej. Okay. No, ma to sens. Gorzej, jak tego nie zaplanujecie. No i w naszej branży, znaczy branży naszej, ja uważam, że ogólnie to jest bardzo złośliwa branża, cyber security, bo przy każdym wycieku nikt nikomu nie współczuje, tylko wszyscy mówią tak, tą firmę zaatakowali i społeczność, zajebiście, dobrze wam, nie udało się, kolejni do grobu, miejsce jest dla nas, najlepszych, tak? No sorry, batory, takie czasy. I co? Ktoś komuś będzie mówić, że na tym wykresie nie było security? No nie było, no nikt nie pomyślał, a budżet był jaki był, a marketing nie przewidział, że coś się wydarzy. Panie Andrzeju, 20 lat temu tego nie było. No tak, nie było. Dobra, słuchajcie, doszliśmy do drukarek. Jak się podobało, to będzie jeszcze lepiej. To co? A temat drukarek 3D, kto ma drukarkę 3D? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. No to jest, to przynajmniej wiem, do kogo mówię. Dobra, to lecimy. To są moje drukarki 3D dzieciństwa. Jak kto pamiętał, kto się bawił? Dobre. A kto ma te drukarki? Ja. Znaczy jedną już nie, akurat ta po lewej padła, a to nie jest drukarka, to jest ten... Nie, to są drukarki, przepraszam. Wszystkie są drukarki. Ta mi padła, bo ją zajechałem. To jest Mono Anycubic. To jest jego brat, a to jest Formlabs. Spokojnie, będzie o nich jeszcze trochę. No i co ja z nimi robię, albo co wy z nimi robicie? Kto wie, do czego się używa drukarki? No ja używam do zębów. Przy okazji, jakby ktoś chciał o zębach porozmawiać, to och, mam 3 lata doświadczenia. Po godzinach projektuję zęby i siedzę w cyber security. Zajebiste konfiguracja. Powiem wam, przydaje mi się, jak rozmawiam z lekarzami i ich uczę. Ja mówię, nie róbcie tego. A dlaczego? Na studiach tego nie uczyli. Ja mówię, no oczywiście, no najlepiej powiedzieć. No i mam też takiego Formlabsa. Ja mam 4 drukarki, tak? Jestem trochę zwariowany. No fajne rzeczy robimy. Generalnie po tym wykładzie zapraszam. Mogę powiedzieć, czym się różni implant od inlaya, onlaya, od mostu i tak dalej. A, dobra. Temat ważny. Co się robi z drukarkami 3D? Drukarki 3D to jest potęga, to jest rzecz, która każda firma szanująca się posiada w swoim arsenale. I co? Prototypy widzicie. Prototypy podstawa, tak? Próbujemy coś na szybko. Jak myślicie, co się jeszcze może wydarzyć z prototypami, tak? One się potem dzieją jako proof of concept. I to potem idzie do masówki. Tak? Albo masówkę robimy na drukarkach. No i to robimy w milionach, setkach, tysiącach. Tak? To już nie są czasy, gdzie mam jedną tam masówkę. No akurat mówię, przy dentystycznych drukarkach ja tak powiem, no, robimy może 20-30 wydruków w miesiącu. No też jest tego trochę, ale to nie są aż takie masówki. Dobra. A, słuchajcie. Znalazłem. Co kto zrobił? Toaletę wydrukował i to na jakiejś taniej drukarce. Jak ktoś będzie chciał, to podeślę. Zajebiste. Naprawdę. Po prostu wykorzystali tą toaletę wydrukowaną, podłączyli i zobaczyli, czy wytrzyma. I wytrzymała. Ponoć cały czas od 2 lat ktoś korzysta na toalecie z drukarki 3D. Da się. Także prototyp przed fazą produkcji. Dobra. Zobaczcie, co się wydarzyło. Ja się śmiałem, mówię, Maciej tu mi mówi, słuchaj, Andrzej, gotowy? Ja mówię, gotowy. I nagle jeps, Anycubic zhakowany. Ja mówię, jest, mam o czym mówić. No i jest artykuł, zobaczcie, 28 lutego.
zhakowali AnyCubica. Kto ma AnyCubica? Okej. Niepodłączony. No. Bezpieczny. Tak. Ja mam telewizję. Dokładnie. To bardzo dobrze, to nie podłączaj, słuchaj. No generalnie włamali się tak, że można było wysyłać ludziom poprzez API, poprzez tam jakiś serwerek, coś tam. Stare AnyCubica nie można było podłączać do internetu. Ja też mam takie, wiecie, takie jak na USB, takie jak z kluczykami. Pyk. Ja mówię, kurczę, bezpieczny jestem. Okazuje się, że nie. Okej, a co gorzej będzie? Zobaczcie, kolejny atak. Ja mówię, ja pierdzielę, dzieje się. No i tutaj była fajniejsza rzecz. Tutaj stało się tak, że można było przejąć kontrolę nad dyszą. O czym ja już wiedziałem od pewnego czasu, ale nie mogłem tego mówić, albo nikt tego nie chciał słuchać. Ale to będzie w mojej prezentacji. No i można było przegrzać komuś dyszę, czy jak to niektórzy nazywają ekstruder, no i po prostu zagotować tą drukarkę. No dobra, Deloitte, zobaczcie, 40% niektórych firm, które zajmują się produkcją, a takie zaawansowaną produkcją, typu zakłady i tak dalej, było narażonych na cyberatak. No dziwne. A o tym słyszycie często w mediach? Nie. A dlaczego? Bo nikt się nie chwali. Tak jak mówiłem, Towarzystwo Cyber Security jest takie, że trzymamy to za czarną kurtyną, znaczy czerwoną kurtyną, ale czarna to dlatego, że jak tam ktoś padnie, to już leży i nie wstaje. No i to generalnie taki jeden taki atak to najczęściej po milion, tak? Ja zawsze teraz w tygodniu jak siedzę, to mówię, którą firmę położymy, albo która firma będzie leżeć. No, dobra. Nie wiem, czy widzicie, jak nie widzicie, takie ataki, które się dzieją, to jest wyciągnięte z pracy naukowej. Ja trochę czytam prac naukowych, nawet próbuję pisać, jak ktoś będzie chciał, coś tam podeślę. A co można zrobić? Można ukraść pliki za pomocą malware'u. Można zmodyfikować firmware, żeby popsuć. No i można zrobić też spoof na printerze. Jest tego dużo, fajne opracowania. Jak ktoś nie wie, jak działa drukarka 3D, w bardzo szybkim, takim przyspieszonym kursie mamy jakiś taki CAD-owski program, może być dowolny, darmowy, płatny. Potem musimy sobie coś tam zaprojektować, mamy warstwy, te warstwy tam nam tworzą różne tam figury geometryczne. No i potem mamy USB najczęściej. USB to jest takie słowo, które jest zakazane w niektórych firmach. Albo mamy LAN, Network LAN, czyli ten kabel sieciowy, albo Wi-Fi. No to jeszcze lepiej, tak? Nowocześnie, bezpiecznie, no super, zawsze jak słyszę. No i mamy kolejny program, czyli slicer i potem tu transferujemy do drukarki, printujemy, drukuje się i voila, działa, model jest. Ale dobra. No to taki przykład właśnie, jak się rozchrzania ekstruder, jak się trochę go tam przekręci. Taki znany atak, a co tam, co nie? Można tak spalić komuś drukarkę jedną, w tysiącach, w milionach, a co tam? A jak myślicie, producenci się chwalą? Przecież tacy ludzie, którzy są etycznymi hakerami, ja powiedzmy nie jestem jeszcze hakerem, staram się być etyczny i nie wykorzystywać tego, chyba że atakuje Rosjan. No to wtedy jestem taki nieetyczny w tych czasach. No, tutaj co ja mogę zepsuć? Słuchajcie, co ja mogę zepsuć? G-code. Kto wie, co to jest G-code? Kojarzycie? Jest lepiej, dobra. Czyli możemy mieć coś, co drukarka nie rozumie, bo drukarka najczęściej jak tam przybiera jakąś tam akcję, to mówi, daj mi te kody, ja będę sobie latać w trzech poziomach X, Y, Z i coś tam będę robić. A jak coś projektujemy, to robimy to w STL-ach. No i zobaczcie, jak komuś, kurczę, chcemy popsuć humor, albo dzień, albo produkcję całą, no to wystarczy mu co? Tam trochę tego G-code'a pozmieniać. Geometria jest podobna. No nie powiecie, że to nie jest takie samo jak to. Wydrukujemy coś. No ale tutaj te wiązania, tak, tutaj to już nie będzie tak trwałe. No i co? Da się? Oczywiście. Dobra, no to jest przykład kolejny, to jest też właśnie, że można na kanie, tutaj kolega opowiadał przede mną, co to jest ten kan, można troszeczkę poszukiwać sensory, bardzo fajna rzecz ogólnie, ja uważam, że oszustwo na sensorach to jest najfajniejsza rzecz, czy to temperatura, czy wilgotność, czy odległość, wszystko można pomieszać, jak ktoś myśli, że to jest zabezpieczone, nie, niestety. No i możemy mieć zamiast ograniczenia na 200, mamy 999, da się. Albo komuś wrzucić po prostu na AnyCubica, o ile dobrze wiem, tak, to jest AnyCubic, właśnie zhakowany plik. Da się? Da się.
No i zobaczcie, nozzle temperature 0, tu też 0, to powinny być wartości, ktoś tu wykasował. Dobra, teraz najlepsze jest filmik. Postaram się go puścić wam z dźwiękiem. Jak będzie sprzężenie zwrotne, to nie do mnie, przepraszam, tylko do mikrofonu. Pam, pam, pam. Puszczę wam, bo jest fajny. Dobra, to tak szybko, bo filmiki są dobre, bo pokazują czegoś, czego ja nie potrafię, czyli już wykonaną pracę i ja nie muszę wtedy tego robić. Zobaczcie, mamy prosty przykład, kiedy to dostajemy z internetu jakiegoś maila, linka i sobie klikamy, tak? Co się może wydarzyć? No, uczyli nas od zawsze, że nie wolno brać cukierków od obcych, a jednak Dropboxa, czyli maila bierzemy garściami, jak to spamlać. No dobra, no to co? No to mamy tutaj kawałek jakiegoś kodu, tak? Leci sobie jakiś exploit i coś tutaj odpalamy. No tam ktoś coś robi niedobrego, powolutku zapina generalnie plik, żeby można było reverse shella odpalić. On jest interesujący. Ogólnie pokaże, że ktoś mi zawsze mówi, a ile trwa zachowanie jakiegoś systemu? Jak ktoś jest wprawiony, to i minutę. No to akurat jest 3, bo pan pisze na klawiaturze. A gdyby puścić jakiegoś automata, i to by była minuta i po drukarce. No i zobaczcie, mamy jakiś taki wydruk. Piękny, nie wiem, rakieta. Ta rakieta, jak widzicie, co to jest? Kto pierwszy, to jest dobry wysiłek energetyczny, żeby pomyśleć, co tutaj jest budowane. No dobra, jest napisane. Propler, czyli te śmigiełka takie na drona. Kto ma drona? O! No dobra, to jak zobaczycie to, to wam się źle zrobi. Jaki jest efekt końcowy? To byście kupili sprzęt, który jest aktualnie... No, to jest DJ. Tak, nic nowego. No i tutaj ktoś ładnie pokazał, że... Jest sobie część kupiona, sobie lata. Byście ją wzięli do ręki, w ręce i byście może nawet nie wyczuli, chyba żebyście mieli oryginał, że waga jest trochę inna. Ale wydaje mi się, że to było tak zrobione, że miało pokazywać, że wszystko jest to samo, a tak naprawdę model został rozwalony. Czyli to, co wam pokazywałem. To zmienił strukturę tego pliku. A jak myślicie, jaki efekt będzie? Dokładnie. To po prostu przestanie działać. No. To tak, że jakby ktoś myślał, że z hardwarem nie można negocjować, no nie można. Jest taka cała praca naukowa. Ja tam zawsze lubię prace naukowe, bo są lepsze ode mnie, tak jak powiedziałem. Można do niej zawsze szybko wrócić. Teraz najważniejsze. Dobra. A to jest kolejny przykład. Co się może wydarzyć z taką drukarką, tak? Mamy tutaj buźkę uśmiechniętą, mamy też tutaj pewne rzeczy. No i zobaczcie, tak? Mamy żyroskop, mamy stretoskop. Czyli to są te wszystkie elementy, które możemy zhakować, prawda? No i jak słuchajcie, jak to wiecie, to za przeproszeniem, tak jak w każdym samochodzie, jest sprzęgło i tam 100 innych rzeczy, w drukarkach jest to samo, tak? A myślicie, że producenci są inni? No nie do końca. To są te same części, chyba że to są duże firmy. Jak mówimy o Chińczykach, no to będzie wszystko to samo. Także jak wiemy, gdzie jest wada u jednego, to u reszty jest ta sama wada. Dobra. To jest taki, już nie będę pokazywać filmika, bo nie ma, ale zobaczcie, naukowcy pomyśleli, ha, co się da zrobić. Da się na podstawie fal, wave, czyli takiej fali, wzięli sobie komórkę, położyli, będziemy nagrywać, jak to piszczy, jak to drukuje i piszczy. Co da się zrobić? No da się fajne rzeczy. Dosłownie zrekonstruowali z takiego prostego piszczenia cały element i to był klucz do drzwi. Da się? No da się. A jak to by był co? Drukarka metalowa, co też nie piszczy? No piszczy. Zamiast tutaj plastiku, PLS-u, czegokolwiek, wstawcie co chcecie. Wasz prototyp, tak? Co to za problem? Co to za problem wzmocnić sygnał dźwiękowy? Tyle już rzeczy widzieliśmy, to jest dodatkowa rzecz, żeby wzmocnić. Dobra, coś teraz na poważnie, żeby już polecieć.
firmware state machine, ktoś, kto kiedyś robił firmware FOTA, czyli firmware over the air, czyli jak tam transferujemy coś, nie przez tam USB, tylko chcemy, żeby to, przepraszam, to poszło za daleko. No, no to co? Znamy to? Ktoś kojarzy taki obieg, że mamy na zasadzie, bo to jest tak, ten tutaj obieg, to jest wtedy, kiedy nie ma zabezpieczenia na firmware'ze i wysyłamy image, czyli tam cokolwiek dostajemy, plik i tam się nam ten hardware bierze i pięknie podnosi i mówi, mamy nową wersję, tak? No tutaj jest trochę to skomplikowane, bo tu mamy podpisany plik, musimy go zautentykować, skopiować, te image'e się wymieniają, tam musimy wtedy pomyśleć, czy mamy bezpieczne rejony, żeby się nie nadpisać, a co jeśli się zawiesi, a się zawiesia czasem, albo się zasłaba jakość połączenia. Dużo różnych problemów, tak? No i te problemy najczęściej kończą się tym, że trzeba wchodzić, szukać lokalnie na komputerze, na tym urządzonku, czy to jest tam Android, FreeRTOS, czy tam Linux, co tam chcecie, pliki, tak? I teraz pogadajmy o plikach chwilę. Przykład pierwszy, gdzie się może popsuć. To nie są haki, to są tylko podatności. Threads to są inaczej podatności. Dobra. No to mamy takie różne opcje, że mamy urządzenie, mamy customera, mamy manufacturera, czyli tego producenta, klienta i urządzenie. Nie możemy komuś po prostu załadować firmware nieautoryzowany. Możemy firmware czy jakiś podpisać sobie i też go załadować. Możemy się próbować podszyć, zmodyfikować ten firmware lekko. No i możemy reverse engineering, czyli dowiedzieć się, co się z tego firmware'u uda nam przekuć na kod. Da się to zrobić? No kurczę, da się. W czym problem? Tylko chcieć i mieć czas. Dobra. A to jest przykład, jakbyśmy sobie ściągnęli coś z internetu. Ja to tam często lubię, jak takie urządzenia padają. Ja mówię, Boże, podłączyłeś po kablu? Nie, po co Wi-Fi jest? Mówię, podłącz po kablu, jeps. Nie od początku. I potem pamięć nadpisana, nie wiadomo w jakim stanie. Programiści nie pomyśleli. Dział jakości robił zawsze po Bożemu. No, okej. Okay. Pomyśleli, naprawili, ale wiecie jak naprawili? Tak naprawili, że robili to do skutku. A taki potem przychodzi haker, zna te tutaj procesy, które się dzieją na tym firmware'ze, no i da się coś zrobić. No dobra. No i przykład jest, ojejku, za szybko. Przykład jest taki, że się tak chwilę pobawiłem na takiej drukarce znanej jako Formlabs. No i ta drukarka Formlabs też potrafiła takie dziwne rzeczy. No ja tutaj wylądowałem w serwisie z tą drukarką, bo nie potrafili tego naprawić, więc ja naprawiałem. No dużo zabawy. No i ogólnie tak zęby się drukowały. Nie wiem, czy ktoś by chciał takie zęby pracować. No okazało się, że Formlabs był zaatakowany. Wtedy ktoś ich zaatakował, a ja to tak odnalazłem przy okazji. Znaczy ta firma Formlabs mnie potem trochę ciągała, bo mam prezentację, ale nie mogę pokazać, bo bym do sądu poszedł. Ten, trochę takich ciekawostek. Także są firmy, które się chętnie, słuchajcie, z wami skumplują, pozwolą wam powiedzieć, a są firmy, które od razu wam przytoczą po prostu parę paragrafów, nóżkę pokażą i powiedzą, spróbuj, to kopniemy. No, to tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja mam właśnie taką prezentację, tą, którą zobaczycie za chwilę, już ona jest bardziej profesjonalna. Dzisiaj liczę na to, że jesteście trochę zmęczeni po pizzy, więc będzie wesoło, ale jest cała po angielsku, podobna po angielsku, cały proces opisany pięknie. Jakbyście jeszcze chcieli, to mam taką prezentację o tych chińskich kamerkach internetowych i nie tylko. To jest z jakimś tam paywallem, ale Maciej ma już tą prezentację, a jak nie, to wam dam linka i możecie sobie obejrzeć za darmo. Have fun. Dobra, lecimy. Najważniejszy, kluczowy element dzisiejszego dnia. Ja wybrałem Ultimaker S5. Kto wie, co to jest? Drukarka 3D, podpowiem, tak? Okej, okay, dobra. No i tutaj pokazujemy dzisiaj prosty sposób, albo jaki sposób można stwierdzić, czy drukarka jest bezpieczna bądź nie, tak? No i to jakiś przykład jest, jak wygląda komunikacja w software'ze, czy tam w hardware'ze. Ogólnie chyba każdy wie, że są kabelki, tak? Jakieś płyta główna, parę przycisków i tak dalej. No, dobra, tak wygląda drukarka. Nie będę was tutaj dalej trzymał w niepewności, o czym ja mówię. Mówię o takim kolosie 60-kilowym, który stał u mnie przez chwilę w roku 2022. Mamy rok 2024. Fajnie, co nie? A błędy dalej nie naprawione niektóre. No, drukarka bardzo fajna, nieżywiczna, tylko ta taka z tej szpuli.
filamentowa, właśnie, chciałem to usłyszeć od was. No i tutaj napisane jest, na czym ja próbowałem sobie posiedzieć i co mi się, no inaczej, jak chciałem siebie sprawdzić. Tak naprawdę tutaj to zobaczycie, że tu macie powierzchni ataku od A do Z. Macie internet, macie API, macie hardware, możecie wszystko. Tylko pytanie, ile macie czasu i co umiecie. Dobra, moje narzędzia, bo to jest takie, wiecie, trzeba pokazać, jak się grzebie i czym, tak? No to Nmap. Kto kojarzy Nmapa? O, są inżynierowie. Dobra, super, żyjecie. Dobra, kto kojarzy Wiresharka? O, jeszcze lepiej, dobrze. Ja po prostu patrzę, bo mówię, jak ktoś ma pytania, proszę zadawajcie, jak czegoś nie znacie, tak? To jest szybkie. A kto kojarzy PC Android? Ktoś z Androida siedzi tutaj na sali? Nie, dobra. Oto to jest niestety taka aplikacja, która potrafi, jak coś jest na Androidzie, no to po prostu można sobie podejrzeć trochę lepiej, jak lecą niektóre rzeczy, tak? No i można doładować do Wiresharka. Polecam, bardzo fajna rzecz, nawet możecie własny telefon podłączyć, nie musicie go rootować. Fajne rzeczy widać. Dobra, kto kojarzy Burpsite? Dobra, jest kilka osób, fajnie. To jest narzędzie takie, które można używać w web security, znaczy głównie w web security. No i tutaj jak są jakieś takie postawione serwery, czy po prostu coś, co wymaga jakiegoś połączenia, nadzorowania, no to można sobie to włączyć. Bardzo fajne narzędzie, darmowe narzędzie. Polecam. Dobra. A kto wie, co to jest Binwalk? Z Embedded. O, jest jedna osoba. Dobra. A wiesz, że Binwalk już nie działa? Już jest dawno, dawno temu na GitHubie zakopany. I teraz mamy OnBlob. Bardzo fajne narzędzie, nawet poznałem twórców, Niemców, bardzo dobrych. No i oni tutaj wspierają bardzo mocno, teraz mają pewnie z 50 tysięcy gwiazdeczek. Nie, znaczy gwiazdeczek mają 3 tysiące, ale tych tutaj to mają 50, jak patrzyłem. I co to pozwala? Słuchajcie, wystarczy firmware sobie wziąć, tak? Jakiś piękny firmware, czy to będzie paczka, dystrybucja Linuxa i tam jakiś jest zapis, który generalnie jest nam znany, jakiś TAR, DMG, cokolwiek. No i jak to rozpakować? Ach, nie da się. No można, no ale jak? No tym OnBlobem. I to tak bardzo fajnie rozpakowuje. I można naprawdę dużo rzeczy zobaczyć, można zobaczyć binarki i tak dalej. Znaczy ogólnie to jest do binarek, tak? Ale nie tylko, nie tylko. Okej, okay, lecimy. A kto wie, co to jest Firmwalker? Ktoś korzystał? Ktoś pisze firmware, to powinien, a jak nie, to polecam. Stare, ale jare. Ja bardzo lubię, jak ktoś mówi, ale to nie było aktualizowane od 2018. Mówię, ale działa. Dlaczego nie? Ktoś ma problem? No. I to tam można zobaczyć? Tam możecie zobaczyć hardcoded passwords, credential, IP addresses, etc., etc. I co? I myślicie, że ludzie dalej tego nie robią w 2024? Robią. Te firmware'y są publiczne, tak wypuszczane, gdzieś źle wrzucone, skopiowane. I warto szukać. To się nazywa OSINT i wtedy fajne rzeczy się znajduje. Dobra. Teraz tak, information gathering. Jak należy podejść zawsze do tematu, jak mamy coś na swoim, powiedzmy, in scope? Czyli kto mi powie, co to jest in scope? W zakresie, tak? W zakresie. Czyli musimy sobie zdefiniować, co my chcemy zrobić i co jest może publicznie dostępne. Ja tutaj mówię black box testing, czyli możemy sobie poszukać o dokumentacji, o firmware'ze. Wszystko, co jest w internecie, to jest wasze. Okej. Dobra. I tu trzeba uważać, bo jeżeli trochę pojedziecie za mocno i zaczniecie wgrywać, co jest w internecie i nie sprawdzicie tego i nikt tego nie sprawdził jeszcze przed wami, no to jest tak zwany brick opener, czyli to tutaj to jest do otwierania piwa i do wyrzucenia, jak napiszecie jakieś takie newralgiczne punkty albo rozwalicie coś, tak? Więc to od razu uprzedzam. Jak coś robicie, no to zawsze z uwagą, bo urządzenie, jak macie jedno, to szanować. Jak macie trzy, no to jedno może być jako dawca. Okej. Whitebox. No tutaj to już mamy jakieś, prawda, informacje od starszego vendora, czy jak ktoś się podzieli, bo robicie testy na zlecenie, pentesty i tak dalej. No to jest podobne jak w QA, tak? W QA, jak wiecie, jak wyglądają bebechy, jak działa komunikacja, w czym problem? No trzeba mieć ten dostęp, tak? Więc najczęściej zaczynamy od tego black boxa, a potem przechodzimy do white boxa, a najlepiej zacząć od razu od white'a.
Dobra. I co tu można znaleźć? No można też jeszcze publiczne dokumenty, tak jak mówiłem. I co tam się znajduje? Firmware Recovery Procedures. Ja bardzo lubię czytać dokumentację. Ojej, słuchajcie. Szczególnie niektóre normy mówią, że trzeba wszystko pokazać. No i to wtedy pokazuje błędy, tak? Wystarczy przeczytać dokumentację i zastanowić się, gdybym był inżynierem i chciałbym zrobić szybko, czyli w trybie Magenta. Jakbym to zrobił, żeby budżet był spięty i wszystko się wydarzyło? No i tam są błędy. Możemy też zobaczyć, jakie są konfiguracje, albo niektórzy nawet mówią, my mamy takie zabezpieczenie. Ja to uwielbiam, słuchajcie, jak ktoś mówi, a my tu mamy TLS-a jakiegoś i tak dalej. Ja mówię, no super, no bezpiecznie, tylko pytanie, czy on zawsze się odpali w TLS-ie 1.3, a nie 1.2. A może go da się jakoś tam jeszcze bardziej podotykać i będzie 1.1 chciał do ciebie gadać, czyli wszystkie te systemy, które są już deprecated, czyli takie, które można łatwo złamać i dużo jest podatności. Okej, okay, lecimy dalej. Tak, tak, dokładnie, bardzo dobre miejsce. I tak, mamy narzędzia, które warto używać, słuchajcie, czyli automatyczne skany. Manualne też są dobre, tylko nie macie czasu. Nie macie czasu, najczęściej was wszystko goni, budżet musi się spinać, więc jak chcecie, to takie burpy i inne takie narzędzia używać. Ale jak umiecie manualnie i wiecie, gdzie szukać, to idźcie manualnie, bo burpy robią false pozytywy. Czyli dużo będzie takich miejsc, gdzie powiecie, wow, mam 1000 fajnych ścieżek. No i teraz, którą wybrać. No a jak czujecie manualnie się lepiej, to najlepiej. Iść i robić tak, jak wam serducho mówi. No, source code analyst, tak? Czyli mamy kod źródłowy. Jak dostaniemy firmware, tak jak mówiłem, mamy te narzędzia, w czym problem? Odpalamy, patrzymy, no czy on będzie taki kompletny, czy robimy reverse engineering, czy może coś jeszcze? No, nie wiemy, ale może zobaczymy, że jest jakiś proces nieubijany, albo kawałek pamięci, gdzie możemy się podpiąć, możemy sobie poskakać z A do B i z B potem wrócić do jakiegoś D i coś włączyć i wyłączyć, tak? Ja bardzo lubię, jak niektórzy tu mówią tak, z code analysis, a ja sobie biorę, skręcam gościa, patrzę na LEDy i mówię, a, klikam i patrzę, o, zapaliło się światełko, o, zgasło i też się zapaliło i sobie to piszę. No i to tak niektórzy, wiecie, na produkcji, jak tam gdzieś tam te testy robią, to muszą patrzeć, jak się poszczególne kody zmieniają. No to w takim razie mówię, dobra, no to może te LEDy coś znaczą. No i są takie fora. Nie chcę mówić jakie, bo bym tutaj był posądzony o pewne rzeczy, ale można wszystkie firmware'y pewnych firm zdobyć legalnie, za darmo, za $2, za 5. Nie ma problemu. Myślicie, jak sobie koledzy na Bliskim Wschodzie radzą, albo tam w Rosji, żeby coś, jak coś się zepsuje, żeby zhakować, albo przepraszam, zupdate'ować. No ściągają, wgrywają i są części, tak? No jak nie ma, słuchajcie, zmywarki Boscha, bo Bosch już się tam wycofał, a musimy rozwijać rynek, no to co? No to bierzemy sobie ten firmware, patrzymy te układy, no i co? Da się? No da się. Okej, okay, threat modeling, ja was tego chcę dzisiaj nauczyć, bo mogę mówić tak długo, nie wiem, czy chcecie, ale ja mam tylko godzinę. Słuchajcie, threat modeling to jest rzecz, którą można się nauczyć samemu, to jest proces, który polega na tym, żeby nauczyć się. I to naprawdę działa na każdym urządzeniu, czy to będziecie brali iPhone'a, czy będziecie brali zmywarkę. To jest najważniejsze, bo to są takie momenty, gdzie możecie, i tu jest napisane, że to jest early stage of design. I tak, to powinno się robić w waszych zespołach. Kto robi threat modeling? Ktoś z was robi? Super, no to już jesteście do przodu. No i to jest fajne, bo to może spowodować, że zobaczycie, co tu jest napisane, where to implement security controls, czyli kontrolki, czyli elementy, które zapobiegą, że taki jak ja się podda. Ja się łatwo nie poddaję, wiecie. Robią jeden mur, a ja tam z boku atakuję albo przebijam i lecę dalej. I countermeasures to prevent potential attacks. Na threat modelingu wam automatycznie wyjdzie, co może się wydarzyć. I mamy taki link do książki. Prezentację wam podeślę, książka jest zajebista. Jest po prostu, ktoś ją napisał jakiś czas temu i kupcie to. Kupcie, a jak nie, to takie są strony, gdzie można dostać ją za darmo. I ona jest
ciągle cytowana we wszystkich pracach naukowych, które ja czytam, to znaczy, że jest dobra. I mamy 6 takich kroków, które trzeba zrobić, żeby się nam to udało dobrze. Jak mnie potem zapytacie, to jest taka inna prezentacja, że te kroki są opisane po polsku, tak? Ja je dzisiaj szybko przelecę. Musimy najpierw dowiedzieć się, jakie asety. Co to są asety? Ja jestem bardzo spolszczałym człowiekiem i nie używam angielskiego. Znaczy na co dzień mówię, ale lubię polski. To są zasoby. I to chodzi o zasoby typu urządzenie, rozbieramy na części czynniki pierwsze. Patrzymy, ile prądu pobiera. Jakie części posiada, jak umiemy, jak rozumiemy. Jeżeli umiemy złapać ile RAMu, ile dysku twardego, może urządzenie tego nie mówi, ale może my umiemy to szczytać. Zbieramy wszystko, czyli interesuje nas cały obszar, który uda nam się zrobić. Musimy sobie potem architekturę zrobić, to jest urządzenie IoT, no to kto wie, co to jest skrót od IoT? Jesteście? Jak? IoT? No, tu bliżej to, ale tak, zgadzam się, IoT mają różne skróty. Okej, okay. I co? Musimy sobie potem zrobić decomposition of IoT device, identifying threats, czyli te wszystkie zagrożenia. Musimy to dokumentować i potem ocenić. No to co? To zaraz zrobimy, tak? No ale poczekajcie, bo to nie żebym komuś na stopę nie nadepnął, jakbym to nie był ja. Ja teraz tak propos tak siedzę w tych normach ISO 27001, no i wiecie, te firmy wszystkie mówią, mamy certyfikację, jesteśmy bezpieczni. Ja mówię, proszę tak nie pisać. Jesteśmy bezpieczni. Jeps, poleciało, co nie? Jakiś cyberatak. Mówię, dobra, za późno. No i tutaj jest przykład, wiecie, jak to ja się śmieję, to ja, co nie? Że po prostu trzeba znaleźć błąd w całym rozumowaniu, co to jest to cyberbezpieczeństwo i co to są normy, tak? Bo to nie jest taki kawałek, to nie jest ten certyfikat, ten baner. Nie, to jest mentalność w głowie i w firmie, tą trzeba kultywować. No i co? I firma, którą wam pokazuję, która została trochę pokopana, też się chwaliła, że ma ISO 27001, że oni tu mają our security commitment. No ja mówię, no brawo, no na pewno pomoże, tak? Odstrasza ludzi jak cholera. Dobra. Wracamy. Threat Traceability Matrix. Co to jest? W dużym skrócie to jest to. Parę pytań, na które trzeba sobie zadać. I przeczytajcie je. No to są różne pytania. Typu trzeba sobie zadać pytanie w ogóle, a jak ktoś atakuje, a kto jest przeglądarki, a kto jest agentem, a jaki mamy cel, czy nam się uda, nie uda, a jaki mamy impact i jaki mamy success rate, a ile razy nam się udało, nie udało. Takie pytania często zadać, tak? Czy one są istotne? Tak, bardzo, zaraz zobaczycie. No dobra, teraz mówię o tych pytaniach, o tym wszystkim, a ja mówię, a panie, mówię prezesie, bo tak zawsze mam taką rozmowę, to jest urządzenie bezpieczne. A więc super, a dlaczego? Mamy wszystkie testy porobione, penetracyjne, wszystko działa. Więc super. A rozebraliście to urządzenie i sprawdzaliście jeszcze raz, czy da się podłączyć gdziekolwiek? Nie, bo tego nikt nie robi. No zobaczcie, ja zrobiłem. Rozebrałem go na części pierwsze. Nie ja, forum. Za darmo mi rozebrało. Ja wiem, co jest w środku. Popatrzcie. Da się? No da się. Tak? Da się rozbebeszyć człowieka. Da się rozbebeszyć urządzenie IoT i da się stworzyć architekturę. Co do czego się łączy? Co z czym gada? Da się? No da się. Także proszę, myślcie też tak poza schematami. Tak? Jak ktoś mówi, że tylko kod was interesuje? Nie, ta warstwa fizyczna, te kabelki, te diodki też są istotne. No mówię, różni ludzie siedzą, niektórzy są bardziej low embedded, niektórzy high embedded, a niektórzy designerami. Także tutaj naprawdę dużo zależy od was. Threat model. Dużo szybciej lecę, jak chyba chcę. Threat model. Tak wygląda połączenie pewnych aplikacji, pewnych systemów, jak do siebie one gadają. Tu mamy oczywiście drukarkę, tu mamy aplikację mobilną, z której można się dostać, tu mamy przeglądarkę, a tu mamy Kura. Kura to jest nic innego jak aplikacja, gdzie się trochę projektuje. I to jest chyba Slicer, o ile dobrze pamiętam. Slicer, dobrze. No. I to wszystko, zobaczcie, leci do web aplikacji. Mówię,
wow, i leci po HTTP, ja mówię, wow, ja to lubię po prostu. Ja mówię, XXI wiek, 2022, a ktoś jeszcze HTTP używa na co dzień. Ja mówię, no bezpieczni, z ISO, super. Dobra, a, no i zobaczcie, co tu jeszcze jest? NFC, DIN, kto kojarzy, co to jest DIN? Embedded. Szyna? Dobra, szyna może być, nie będę was męczyć. A USB to każdy kojarzy, tak? Ja bardzo lubię urządzenia z USB, szczególnie drukarki, nie 3D. Drukarki to jest cudowne takie narzędzie, że wpinasz i ona zawsze, pierwsze co robi, to zawsze czyta. Mówię, nieważne czy chce, ona chce czytać zawsze, więc wszystko wciąga, co nie? No, no ale pomyślcie sobie, infekujecie jedną drukarkę, a ona po HTTP mówi do wszystkich. Mówię, jak miło, mówię, co nie? Wystarczy jednego pokonać, a reszta się sama zarazi. No jak w życiu, tak? Dobra, mamy router. Zobaczcie, za routerem jest HTTP z TLS 1.3. O, bezpieczni są. Dobra. I mamy ten Ultimate Server, czyli gdzieś w chmurach to leży, gdzieś tam daleko. I wiecie, to jest środowisko wewnętrzne, jak mamy drukarkę blisko, tak? Tu wytłumaczam. A to jest to samo, co tu, tylko jak nie jesteście podłączeni blisko drukarki, czyli gadacie przez serwer, tak? Czyli mamy dwie drogi. Droga, kiedy jest ta sieć lokalna, i droga, kiedy z drugiego końca planety mówicie do tej drukarki, a weź mnie proszę, wydrukuj coś, tak? No jak myślicie, gdzie się łatwiej dostać? Którędy? No dokładnie, no to trzeba tak próbować. No dobra, no to zaczynamy od pierwszej akcji, firmware hack. Ja taką zawsze robię sobie akcję, że coś tam ściągam. Czy ja, czy tam ktoś, wiecie, no ja mówię, że ja, ale ja czytam dużo internetów, tak, odpytuję fora, bo jak ktoś przede mną coś zrobił, to znaczy, że się da, a może się zaciął, a trzeba po prostu krok do przodu zrobić. No i wiecie, te rzeczy najczęściej to są oparte o jakieś tam free R2S, jakieś tam inne dziwactwa, nieważne. No i jakieś tam wypluwane są pliki, o, taki plik znalazłem. Ja mówię, wow, SWU? 0 kilobajtów. Słuchajcie, na Linuxie to nie ma 0 kilobajtów, ale na Windowsie ma. Nie? Ale jestem ciekaw, co tu dalej. I tak wchodzę, patrzę, wow, tu można zobaczyć, jak to działa. Ja mówię, naprawdę cały proces, jak ta tam pamięć się wgrywa, jak te podpisy są na takim pliku. Mówię, ale bezpieczni. No i przy okazji można tutaj trochę więcej rzeczy porobić. Ja tutaj tam jeszcze odpaliłem... Coś tu zrobiłem z Windows GNU. Jest na mojej prezentacji, ja opowiadam naprawdę szczegółowo przez półtorej godziny. 40 slajdów, a teraz robię 70, także dajcie mi, muszę lecieć. Lecimy. Dobra, mamy tego thread model i robimy metodologię stride. Kto wie, co to jest? Dobrze, Michał, dziękuję. Ja powiem tak. W dużym uproszczeniu, te 5 literek, 6 literek, tak już jest późno, 6 literek, to się właśnie zebrało, bo Microsoft w czasach, kiedy był mądrzejszy już po Windowsie 2000 i milenium, zaczął myśleć na temat cyber security i security i wybrali sobie kiedyś fajnych ludzi i stworzyli framework, który do teraz się dobrze sprzedaje i jest dobry. I tak, spoofing, no to zobaczcie, czyli oszukujemy kogoś, tak? Co możemy zrobić? Jak możemy dostać się do tej drukarki, oszukując go? No możemy tam na przykład zobaczyć, czy z innych komponentów mu czegoś nie sprzedamy. Z sensora, jakąś krzywą temperaturę, albo z szyny DIN mu popuścimy coś. I słuchajcie, możecie puszczać wszystko. Możecie robić fuzji testing, możecie mu puszczać głupoty, możecie mu puszczać w kółko to samo, może się sam zabije, no nie wiem, wszystko się może dziać. Albo możecie popatrzeć na temat API, możecie poczytać, jak wyglądają właśnie te protokoły autentykacji, tak, ten TLS i tak dalej. Kilka dróg zawsze jest, tak? I teraz tak, tampering with data, od literki T, czyli tutaj już wchodzimy w te dane, które są na urządzeniu. No i tutaj możemy wykorzystać znane techniki, które są w web developmentie. Nie wiem, czy ktoś jest z webu, ale jak jest, no to... To na pewno zna clickjacking, cross-site scripting, czy cross-site request forge i forge request. Czyli możemy tak naprawdę zobaczyć, jak ten web server sobie radzi i go trochę poatakować. Możemy na przykład w kółko, i to ja lubię, mało kto to robi,
wysyłać, uploadować, rozpoczynać, przerywać. No wiecie, testerzy powinni być dobrzy, automaty powinny działać. No pytanie tylko, czy one działały. Ja kiedyś byłem testerem przez 7 lat, więc podejrzewam, które rzeczy ludzie testowali, które nie. No i tak mogę rozwalać, tak? Są takie ciekawe przypadki, że jak nadpiszecie na przykład pewne obszary na pewnych elementach pewnych firm, i to taka firma Gutram jest, to możecie ją zajechać, albo otwiera się dodatkowe okno w Gutramie na pamięciach ma tych, które są montowane. Także to takie rzeczy można sobie poczytać w internecie. Dobra, mamy repudiation, czyli generalnie zaprzeczenie chyba, ja dobrze pamiętam. Okej. I tutaj zobaczcie SSH, ktoś kojarzy? Jak nie, no to warto zawsze korzystać, jak sobie jakieś SSH i ściągać wszystkie logi. Logi to jest podstawa dokumentacji i w ogóle robienia dużej ilości testów i też cyber. Dobra, information disclosure, polecę trochę szybciej, żeby was nie zanudzać. Możemy wrzucać, tak jak mówiłem, USB, ja kocham USB, po prostu wrzucać, co się tam da, próbować atakować, jak to jest Linux, to jakieś linuxowe śmieci, wirusy, a może chwyci. Jak myślicie, czy urządzenia, które się nazywa drukarka 3D, czy one dają się zarazić wirusami z Windowsa? No powiecie, no pewnie nie. A ja powiem, no tak, da się. Da się, tylko kto ma czas, żeby odpalić tą bazę i patrzeć na te efekty? No najczęściej tacy fanatycy, którzy się uprą, mają 2 dni wolnego i zaczynają atakować. Więc jak wam czegoś ktoś nie powiedział, to nie oznacza, że tego nie ma. Tylko po prostu nie chciał powiedzieć, albo na forach trzeba czytać. Denial of service, czyli kiedy nam się, co się dzieje? Zapycha, rura, ja to tak mówię, pipeline. Kiedy nam umiera serwis, dzisiaj jak jechałem, to się śmiałem, bo mówię, kurczę, Facebook padł i młodzież ma teraz przerąbane, Messenger nie działa, jak żyć? No, to tak samo możecie zapchać taką drukarkę, za dużo wysłać i ją po prostu zapchać, a może nie wstanie, a może się zrestartuje. No, ja miałem kiedyś taki zwyczaj, jak pracowałem w pewnej firmie, że podnosiłem zawsze pierwszy atak, to mój ulubiony był z suszarką do włosów. Ja mówię, wybieram sobie element, najczęściej jakaś pamięć i wiecie, jadę, jak mam jeszcze dostęp do procesów, które są odpalone, bo teraz wiecie, producenci są tacy, że nie może się urządzenie wyłączyć. Urządzenie musi działać, chyba że jest super 90-100 stopni, to wtedy, ale urządzenie musi działać i w tym momencie będziemy wyłączać serwisy niepotrzebne. Jakie serwisy? No cyberbezpieczeństwo najczęściej idzie. No i da się. I to w takich firmach, słuchajcie, tutaj w tych blokach, tutaj tu, tych dużych takich, no jakieś kamery, wiecie, takie, które powinny 24/7 działać. No i takie rzeczy widziałem. Dobra, nie mogę za dużo. Lecę. Elevation of privilege, czyli jak próbujemy sobie podnieść uprawnienia do takich, które nie mamy. Czyli z użytkownika wchodzimy z buta na admina i robimy po prostu całą akcję na zasadzie, a jesteśmy teraz Bogiem, albo z aplikacji mobilnej robimy jakieś inne akcje. No i mu brute force, tak? Jak myślicie? Na takim serwerze, który działa na takiej drukareczce, co nie? I ona tam po HTTP działa. To ona się na was obrazi, jak wy do niej tam co sekundę 10 razy hasło wpiszecie? Nie, ona się nie obrazi. Czy ona zaraportuje komuś na zewnątrz, że wy ją próbujecie hakować? Nie, no a kto? O, zapytam was inaczej. Kto ma router w domu? Wszyscy. A kto patrzy w logi swojego routera? O, jest super. A macie to tak, że jak przychodzą jakieś dziwne rzeczy, to te logi są wysyłane, czy sami to robicie? Pewnie sami. No to tutaj też tylko, prawda, jak użytkownik jest świadomy, co się dzieje, no to może tam wejść, tak? Albo aplikacja pokaże, albo aplikację oszukamy i powiemy, nie pokazuj nigdy. No i możemy tak sobie w nieskończoność atakować. Okej, co jest najważniejsze? Dokumentacja. To inżynierowie tego nienawidzą, firmy to zawsze na koniec robią, a dokumentacja tego, co my zrobiliśmy, jest bardzo ważna. Musimy to sobie mieć. No i dobra, zrobiliśmy. Zobaczcie. Pierwszy thread, pierwsze zagrożenie, no, że można coś zainstalować na firmware'ze i aplikacji. Dlaczego? No bo ustaliliśmy już, tak? To, co mieliśmy ten plan,
że ja mówię, że najbardziej dzieje się łatwo, no, łatwo dostać, no, jak jestem przy drukarce, tak? Nie gdzie jestem w drugim pokoju na końcu świata, przy drukarce. No to taką metodą tak właśnie powstawały te zagrożenia. To jest drugie zagrożenie, gdzie mamy, kiedy możemy zastosować właśnie atak socjotechniczny, bardzo popularny w tych czasach, kiedy możemy coś komuś wysłać. Prezentacja będzie, możecie sobie przejrzeć, ja się podzielę chętnie. I tak, mamy trzeci. Mamy opcję, gdzie robimy, co my tu robimy? Mamy aplikację, mamy tutaj te rzeczy. Okej, okay, to będzie pokazane na przykładzie, także przelecę szybko dalej. Tego nie ma. Tutaj atakujemy również przez API lokalne, robimy te wszystkie techniki i zobaczcie, po co my to robimy? Po co? Po co się tak super, niektórzy mówią, dokumentować, doktoryzować nad prostym atakiem? No po to, żeby się potem z tym podzielić z wami, z kimkolwiek. No i też po to, żeby potem móc do czegoś wrócić, bo wam nie wyjdzie, rzucicie to do kosza i wrócicie do tego samego projektu za 3 miesiące i dostaniecie gotowca. I to tak działa. Okej, okay, no mamy te zagrożenia, to nam będziemy ich mieli 5. No i mamy taką jeszcze metodykę DREAD. No i tutaj zobaczcie, to polega na tym, że sobie możemy zbudować taką kolejną super rzecz. Ja wiem, że może was trochę to nudzi, ale na koniec jest najlepsze. Mamy pierwszą rzecz, damy potential, co się tam może wydarzyć w momencie, jak uszkodzimy. I kiedy się może to zreprodukować, i ilu użytkowników, i discoverability, czyli kto kiedy może o tym dowiedzieć się i tak dalej. I to jest znana metodologia. To jest metodologia, którą się stosuje, Stride and Dread. I na podstawie tego można naprawdę każde urządzenie i wszystkie opracowania są tak robione. No dobra, zrobiliśmy sobie, niektórzy mówią, kółko i krzyżyk, czyli wybraliśmy te zagrożenia, określiliśmy ich wagę, bo to jest najważniejsze, czyli mówimy sobie, od tego zaczniemy może, bo ma najwięcej punktów, bo tak powinniśmy zrobić, tak? Albo wybieramy sobie rzecz, gdzie jesteśmy najlepsi, albo od tego. No dobra, no to teraz jeszcze możemy sobie Risk Matrix odpalić i narysować, co chcemy robić. Tu mamy ataki. Te ataki są tutaj. To są ataki z internetu. Ja się, wiecie, nie męczę. Jestem script kiddie, jak coś można znaleźć w internecie, odpalić skrypt i mówię, wow, to ja już wiem, że muszę to zrobić. Szukam tylko podejścia i odpalam. No, tak wyglądały moje próby ataków. Co się wydarzyło? A, tu jest właśnie przykład. To tylko to i kończę. I jest tak. Z jednej strony, zobaczcie, leci sobie stronka. Leci sobie Hackers Network, czyli my sobie hostujemy stronkę website. Tutaj jest nasz victim, on dostaje linka, no i go przyjmujemy i mu coś tam ładujemy na drukarkę. Da się, da się. Z tej strony jest podobnie, tylko to polega na tym, że tu jeszcze jest notyfikacja, czyli tu ładujemy się w miejsce, gdzie ktoś najczęściej mówi, przecież aplikacja mobilna i notyfikacje to nic groźnego, tak? No nie, to też jest groźne, trzeba uważać na wszystko. No, co ja chcę pokazać? W oficjalnej dokumentacji, no to jest kolejny opis tego CrossQuest4G, co ja znalazłem? Note, port 22 is used for SSH communication. This port is closed by default and it's only open when developer mode is enabled. Tak? To są te oficjalne dokumentacje i z tym właśnie was kończę. Nie piszcie takich rzeczy w swoich dokumentacjach. Róbcie produkty bezpieczne. To wszystko.